Cześć, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i witam w kolejnym, nazwijmy to vlogu warsztatowym, a tak naprawdę będzie to zbitka ujęć z ostatnich kilku miesięcy, które po prostu nie nadawały się na żaden inny odcinek, a teraz już poza sezonem, jak nie ma tych materiałów serwisowych aż tak dużo, to połączę to w takie ciekawostki. Tutaj widzicie SRK 800, jeszcze świeżutki, dopiero co wyjęty z kartonu tak naprawdę. I złożony pod rejestrację. Chwilę później trafił do ścigacza, nie, przepraszam, do świata motocykli. Następnie pod inną redakcję pojechał na tor w Poznaniu i kto śledzi losy tej sztuki, to już wie, że ten sprzęt został dość konkretnie rozbity na torze z uwagi na kiepskie warunki pogodowe. No, ja się umawiałem na jego test, ale no, nie doszło do skutku. Czekamy na nową sztukę, która mam nadzieję, że za jakiś czas się pojawi. No, motocykl jest dość ciekawy i jak na szlifierkę nawet na dwumetrowca się nadaje, co dziwne, także zapowiada się ciekawie. Dzień dobry. Wołga w terenie niezabudowanym, wręcz takim bardzo fajnym zaraz. Tutaj nazwijmy to taki kolejny kącik gadżeciarza. Fragment niesponsorowany, broń Boże, ale chciałbym wam pokazać po prostu coś, co sobie zakupiłem do swojego motocykla, do jazdy w gorszych warunkach pogodowych i jak to się sprawdziło, żebyście ewentualnie nie musieli powielać moich błędów. Tudzież jakby się sprawdziło, to może warto sobie zamówić taki gadżet. No, ale to już pozostawiam kwestię do wyjaśnienia za chwilę. Ja zakupiłem sobie coś takiego, taki Odings na przewodach, tutaj zakładany na manetki. To jest oczywiście, to są grzane uchwyty, tudzież grzane nakładki na manetki. O, tak powinienem to określić. Podłączane pod port USB, ponieważ pomyślałem, że to jest super rozwiązanie. W momencie, kiedy zmieniam motocykle, to sobie będę zakładał do takiego, który nie jest to wyposażony oryginalnie. A poza tym no, nie lubię na swoim motocyklu montować tego na stałe, ponieważ one się nie do końca sprawdzają. Ponieważ większość czasu mimo wszystko jadę bez grzania manetek, większość sezonu. I jeżdżąc stricte w terenie, w rękawicach, w manetki tego typu gumowe jestem w stanie dużo łatwiej zmienić niż nakładki na przykład do grzanych manetek, które są już jakimś dużym kosztem. A przy moim użytkowaniu dość ambitnym motocykla te manety się bardzo szybko zużywają. Poza tym no, nie chronią jakoś tak specjalnie, nie są super. Może tak, nie sprawdzają się super, zwłaszcza przy takich handbarach moim zdaniem. No fajnie, że od środka nam coś grzeje, ale od zewnątrz tak jest zimno, więc przydałby się chociaż tutaj jakiś handbar, osłona taka dłoni, naprawdę konkretna, plastikowa, jak w dużych adventurach się to zdarzało. W MBP chociażby, T1002. Tam były takie handbary dość duże i tam faktycznie to jakoś tam miało ręce i nogi, grało. Natomiast tutaj tak, to urządzenie, no co tu dużo mówić, tak? Na razie nie jestem w stanie polecić. Po pierwsze, są te oczywiste aspekty na minus, że manetka się okręca sama z siebie i to powoduje, że nie czujecie do końca ciepła. Tego ciepła nie wiem, muszę jeszcze przydać instrukcję, który tryb jest do czego, bo włączając tutaj ustrojstwo, to mam najpierw czerwoną diodę i tak przechodzę przez pomarańczową, zieloną, niebieską i jakąś taką białą chyba. Po czym na białej on się wyłącza, więc to jest tryb jakiś taki standby. Natomiast czerwony chyba jest najmocniejszy, ale znowu jest pierwszy w kolejności, więc czy jest najmocniejszy, czy nie, nie wiem. W każdym razie podpinam sobie to tutaj. Zaczyna grzać. Dzisiaj mamy 10 stopni mniej więcej na dworzu. Rękawice zwykłe letnie, że się tak wyrażę, tutaj jest taką perforacją, więc powinno być coś czuć. I faktycznie, jak dobrze ustawiłem sobie tutaj tą nakładkę, to było coś czuć, ale wyjątkowo słabo. Powiem wam tak. To jest znowu to, że tego powietrza tu idzie dość dużo i one się strasznie szybko wychładzają mimo wszystko, ale nie wiem, sprawdzę jeszcze na innym motocyklu, może lepiej osłoniętym od wiatru, może lepiej będzie to działało. Na tą chwilę 8 dych, raczej kiepski wydatek. Ale pożyjemy, zobaczymy. No, plus jest taki, że nie trzeba tego montować na stałe. Tutaj przewody tak na szybko zamontowałem na odpierdziel i tyle. Ale jakby to ładnie poupinać tutaj, na kierownicy zawiązać, to byłoby spoko. O, no wiedzieli gdzie stanąć, akurat tu gdzie nagrywam. Także uciekam, bo będzie zaraz głośno. Kolejny motocykl, kolejny zestaw, Motocoloret, czyli moduł zaponowy, chciałem powiedzieć. No można tak powiedzieć, komputer sterujący, ukłonujący, power commander, jak zwał, tak zwał, plus cylinder 80.
I Romsdorf Chopper w dniu dzisiejszym. Ten już jest przerobiony, już ma wszystko założone, wszystko pochowane. Znowu, jak zwykle, 139 FMB silniczek doskonale nam znany. Wyglądający jak absolutnie standard. Wszystko pięknie, ładnie chodzi. Szybko, ładnie podpięte. I to jest taka mało ambitna informacja, ale bardziej dla takich zboczeńców jak ja, którzy lubią takimi pierdołami się fascynować. Patrzcie, jak ta pszczółka się wkręca. Po pierwsze odpalanie. Od strzała, no wiadomo, jest trysk dobrze skonfigurowany. Ma w tym momencie zdjętą blokadę obrotów. Oryginalnie się chyba kręci do 8500, teraz się kręci pod 10000. Co jest oczywiście bezpieczne na tego silnika, ale patrzcie, jak on się wkręca, skubaniec. Licznik nie nadąża za obrotami, znaczy za silnikiem. On tutaj się prawie pod 11 wkręca, jeśli chodzi o ten licznik, co jest oczywistym przekłamaniem. Tak to skubaniec fajny. Dlatego te nadwozie, w ogóle to jest Soft Chopper 50, to jest Soft Chopper 125 i tożsame modele, powiedzmy. Natomiast ten jest jednak troszkę jednak cięższy od tego, zauważalnie cięższy jest od tego. W związku z powyższym, jak tutaj dodaliśmy mu troszkę mocy, to zacznie lepiej jeździć. I może nie dogoni większego brata, ale przynajmniej nadąży za nim, dotrzyma mu tempa. Sezon może ku końcowi się ma, ale nie zwalniam tempa. Wołga po odleżaniu przodu. Ten przód strasznie ciężki, ta czasza to wszystko było strasznie ciężkie. To teraz zamontowane jest dużo lżejsze i fajnie to czuć w trakcie jazdy, zwłaszcza jak wyrzuciłem cały tył i czuć różnicę generalnie, jak ten motocykl się w tym momencie prowadzi. W związku z powyższym, żeby nie montować ciężkich stelaży, a czasami mi się przydaje jakąś sakwę, torbę zawiesić, to mam takie, wymyśliłem sobie, leciutkie wspórniczki z jednej i z drugiej strony. Denerwuje mnie to, że są niesymetryczne, że z tej strony musi bardziej wystawać, z tamtej mniej, nieważne. Tutaj mam ciekawą przypadłość, Dominar 400 pierwszej generacji, ale już ten z wersji poliftowej na złotych felgach. Pokazywałem go przy chyba 12 tysiącach kilometrów, jak robiłem przegląd taki pełniejszy i zawieszenie z przodu. Teraz ma prawie 30 tysięcy kilometrów chyba, z Kazachstanu wrócił. Mu się tutaj permanentnie dzieje, to załatwia facet gniazda ładowania. W ogóle tutaj tak na patencie było to zamontowane. Teraz muszę wymienić raz jeszcze, co tu się działo. Sprawdzić manetki, obracają się. No to nie są jakieś duże problemy, natomiast przy 30 tysiącach znowu trzeba zrobić zawieszenie, bo ta laga wali dość mocno, ale tutaj już chyba trzeba będzie z panewkami to wszystko zrobić i trzeba będzie dość mocno poszukać co i jak. Nie wiem, czy ja będę to robił, czy odda się to do warsztatu. No, nie lubię zawieszeń ogólnie robić. Nieważne. Tutaj mamy Bendę V4, czyli Dark Flaga. Dzisiaj sobie nim trochę pojeździłem, zaczynam nagrywać materiał o nim. Napoleon, genialny, zakochałem się. Dark Flag. Dlaczego teraz mam go rozebranego? Ponieważ niestety zdarzyło się tak, iż... Kurde, a co to... Ja pierdykam, myślałem, że to ten, że napinacz łańcucha rozrządu wypadł. Ale to by było oczywiście niewykonalne praktycznie, żeby to wypadło. Ale to tak wygląda ta dziura, patrzcie. O, zaślepiona. A gdzie są te napinacze łańcuchów rozrządu? Ciekawy jestem. Tutaj w sumie muszą być... O, tu jest jeden napinacz. Okej. Okay. Tu mamy napinacz łańcucha rozrządu. No i analogicznie z drugiej strony powinien być tu. Ale tutaj nie ma. Tutaj jest zaślepione to. Więc powinien być jeszcze gdzieś z tej strony. No bo tu mamy cztery garnki. Nie wiem, jak to wszystko jest połączone ze sobą. Chętnie mnie korci mnie, żeby go rozebrać dalej, ale to wiecie, nie, na pewno nie testówkę. Jakieś szkolonko by się przydało z tego sprzętu. Dlaczego mam go rozebranego? Ponieważ dostał to... Coś ciężko mi się biegi zmieniało po pewnym czasie i nie mogłem przerzucić tego biegu. W pewnym momencie na szczęście już na dojeździe do domu zostało mi tam parę ładnych kilometrów. Straciłem możliwość zmiany biegów. A odkręciło się co? Odkręciło się o to tutaj, ta śrubka. To jest od bębenka wibraka, w związku z czym no, po prostu nie mogłem sobie tutaj zapiąć odpowiedniego biegu, ponieważ no, nie było co, czym
przestawić bębna, który steruje wodzikami. Realnie to się odkręciło, wkręciłem z powrotem z naklej, żeby lepiej się utrzymało. Jeszcze muszę docisnąć raz i powinno być gites. Fajne jest to, że, znaczy, uprzedzając pytania, ta śruba nie mogła wylecieć dalej, bo jest za długa, żeby wyleciała. Poza tym tutaj ten wybieraczek oś dźwigni zmiany biegów jest na zegierze. Czasami, najczęściej, na przykład, nie wiem, CG125 tutaj jest bol, znaczy w obudowie jest taki bolec, który go trzyma w miejscu. Tam tutaj w tej wersji z drugiej strony jest zegier, który go trzyma, żeby on się nie wypinał, więc generalnie sam z siebie by nie wyleciał, prawda? Ta śruba też by nie wyleciała, nie zrobiłaby tam dalej spustoszenia. Niemniej jednak, no dziwne troszkę, że tak szybko się to w miarę wykręciło i przestało pracować. Natomiast motocykl ten ma na tyle dużo mocy i te biegi ma jakieś tak dziwnie troszkę dobrane. Mam wrażenie, że za krótkie są te przełożenia i na trójce spokojnie tam pod 120 licznikowy byłem w stanie go rozpędzić i jechać. Właściwie po Warszawie na piątce byłem w stanie przejechać całe miasto bez większego problemu. Strasznie potężnie jest zrobiony ten sprzęt, tak poważnie, ładnie, ogólnie. Tam co tam mam, no, nie, no dużo nie widać tutaj, tak, z tej strony, co tutaj dużo miałbym wam pokazać w gruncie rzeczy. Pokażę wam jak jeździ po prostu w materiale głównym, a tutaj no taka przypadłość. I może nie świadczy to dobrze o fabrycznej nowej maszynie, że coś takiego się wykręciło, ale też lekko ze mną nie miała. No i cóż, no zdarzają się takie sytuacje, co tu dużo mówić. Jakby się nie zdarzały, to jako mechanik nie miałbym co robić. Więc mnie to jakoś specjalnie nie przeraża. Ale faktycznie, no... takie uszkodzonko, które faktycznie nie powinno się pojawić już w tej klasie pojazdu, moim zdaniem. Z drugiej strony to jest dalej budżetówka i tak można by długo dywagować na ten temat. No cóż, powiedziałem co wiedziałem, co się stało. I cóż, składam, przejadę się zobaczyć, wszystko chodzi, ale no, jak ma nie chodzić, jak musi chodzić. I tyle. No, do następnego tematu. No i co? I złożony, i działa. Taki jestem, sprytny człowiek. Nieważne, ale spójrzcie na to. Osłona ameliniowa pod i pomalowana. To się nazywa decyzja Chińczyków, co? A podobno nie pomalujesz. Aluminiowa płyta pod silnikiem i moje ambicje terenowe ewidentnie jakby wskazują na fakt, iż przydatna jest, ponieważ nawet nie wiem kiedy, ale jechałem po taką polną drogą dość konkretną. Nic tam nie uderzało, ale widzicie, nie zgięła się, ale się dobrze przyrysowała. Także dobrze, że tam jest, bo jest faktycznie dość niski ten sprzęcior i jak się kładłem na tą stronę, to czymś przywadziłem i domyślam się, że to jest tak jak w przyszyli 125 albo 300, przytarłem tym elementem. No i tutaj jeszcze jakieś odpowietrzenie zwisa, też przytarte od asfaltu. Także no, taki myk z tą bendą. 103 w każdym razie, tak? Który jest z 2019 roku, więc Euro 4. I teraz dla bardziej spostrzegawczych pokażę wam od środka. I ci bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że tutaj coś nie pasuje. Tutaj też coś nie pasuje. A przyjechał do mnie na przegląd. Przegląd taki jak gwarancyjny w domyśle, czyli wymiana filtra, wymiana czegoś tam. Oleju, znaczy się przykładni i takich podstawowych rzeczy. 4000 km ma zrobione. I jak już go pan podstawił mi, to dodał, że wie pan co, bo ten sprzęt to nie pali i w ogóle się strasznie poci. Ja mówię, pocić to kilka kropelek, a tutaj to już zażygany totalnie i bez oleju ogólnie pracował, można powiedzieć, bo spuściłem może z 50 ml oleju. I teraz tak, z czym to wszystko jest związane, o co mi chodzi? Otóż, no, na przegląd to przegląd, a zapomniał pan powiedzieć, dlatego ja też przedzwoniłem, zanim dotknąłem się do niego, że coś tutaj mi nie pasuje, chociażby gazik jest nie ten, o co tutaj chodzi? Tu wiszą puste kostki od czujnika przepustnicy, no bo gazik w Delorto, który tutaj powinien być oryginalnie, kosztuje 4,5-5 stów,
nawet 7 w niektórych przypadkach, w zależności od hurtowni, w której się to zamawia, a ten kosztuje 120 zł, więc pomyślałem sobie, że no tak, no bo chcieli biednie zrobić sprzęt, znaczy biednie, chcieli oszczędnie zrobić sprzęt, to wsadzili coś takiego, jakiś domorosły mechanik, jak się okazało. Potem się okazało z ust żony właściciela, że to my nie potrafiliśmy robić tych sprzętów. Jak się okazało później, to nie potrafimy robić tych sprzętów, to dotyczyło tutaj tego, czyli że w 2019 roku nie dało się go odblokować jeszcze, bo trzeba było komputery flashować. Nikt tego nie robił. Teraz już się dało, zresztą tutaj też z tego co dowiedziałem się, że to było u nas robione, że to 65 na godzinę. Soft został tutaj wgrany, no ale widocznie właścicielowi było za mało, założyli gaźnik elektroniczny, wyrzucili gaźnik elektroniczny, założyli zwykły, który widzę, że po śrubie regulacyjnej składu mieszanki jest za mocno wkręcona, ona jest chyba w ogóle wkręcona na sztywno, co by jakby wyjaśniało, dlaczego głowica wygląda jak wygląda od środka. Zarzykana cała lajem, ale właśnie dlatego też przyszedł. Także no ktoś tutaj w ogóle założył 80 do tego, o czym mi właściciel nie był w stanie powiedzieć. Także to jeden taki myk, który tutaj się pojawił. Na szczęście sprawdziłem, nie jest jakoś, znaczy nie wygląda na przytarty ten sprzęt. Kompresję miał, odpalał, bo ja go w końcu odpaliłem, ale z dużym ciężarem jakby to przyszło temu sprzętowi. I tak, no 80 z jednej strony, gaźnik z drugiej strony. I jak dzwoniłem, rozmawiałem z klientką, mówi, że tam oleju w ogóle nie ma w tym silniku. No wiem, że nie ma. No ale co to przeszkadza? Aha, okej, no nic, widocznie nic. Dobrze, że przyjechała pani na naprawę sprzętem. Jakby go nie przerobił, jeździłby na 50 odblokowanej, która jedzie te 60, 70 na godzinę nawet. No to byłoby wszystko w porządku, że założyli jakiś tam cylinder 80 i gaźnik źle wyregulowany, no to jest klops. Dobra. Biorę się za to, uszczelnię ten silnik tylko i nie wiem. Nie wiem co mam dalej robić, bo nie wiem jak się tu je zachować jakoś specjalnie. O, niedokręcony filtr powietrza widzę jest. No ciekaw jestem, jakie tu jeszcze kwiatki są, bo klient się nie przyznał, że został zrobiony ten. Ja się pytałem, czy coś jeszcze było robione? Nie, nic nie było jeszcze robione. Tylko gaźnik zmieniliśmy, bo coś tam nie banglało. Ale że 80 tutaj jest, to zapomniał mi powiedzieć. Genialnie. Cóż. To jak już nadmieniłem, ten bagażnik nie wygląda zbyt pięknie i psuje linię nadwozia. Fajnie, że mogę sobie tutaj kuferek zamontować, ale jednak strasznie go psuje. Zaburza tą piękną linię. Kolejna rzecz. Stopka boczna, jak widzicie na załączonym obrazku, wydech jest brudny, bo cały czas do niego dotykam butem zamiast otworzyć stopkę. Ta dźwignia jest jakby troszkę za mała. A po trzecie, w moim guście na pewno nie są te kominy. One pięknie brzmią, to trzeba im przyznać, ale zobaczcie jak one wyglądają. Zamiast wychodzić i iść tak równiutko, to one się tak rozchodzą na boki. Moim zdaniem strasznie dziwnie to wygląda. W sumie pasuje to do takiego motocykla i kojarzy mi się z innymi takimi sprzętami, ale jakby była jedna taka rurka, nie wiem, no wygląda mi to jakby coś tutaj poszło nie tak. Ja bym widział jednak, żeby ten wydech tutaj ładnie szedł i dopiero się chował, był taki równy. Te proporcje byłyby jakieś takie lepsze. O ile patrzymy z boku, to nie przeszkadza, ale z tej perspektywy, nie wiem, jakoś mi to nie leży. Kojarzycie ten sprzęt z poprzedniego wideo? A wspominałem o takim ciekawym uszkodzeniu, że traci moc, ale nie zawsze. Co to może być? Zawsze jakby powiela się takie moje stwierdzenie w tych pojazdach, że święta trójca jest do zrobienia. Wymiana oleju, regulacja zaworów, wymiana świecy. I absolutnie wszystkie te trzy warunki zostały tutaj spełnione. Wymiana oleju, no bo kilometry już jakby wymiany dobiegły. Świeca oryginalna od początku jeżdżenia tym motocyklem, no ma w tym momencie coś koło 4,5-5 tysięcy kilometrów, więc najwyższa pora wymienić świeczkę. No i zaworki, oczywiście jak to zwykle bywa, luzu praktycznie tu jest ledwo wyczuwalny, tutaj nie ma prawie wcale, także kolejna rzecz do zrobienia, natomiast na takich, one są takie minimalne, że tak powiem, więc jak się dogrzeje, to luz się kasuje troszkę.
i dlatego też no, gdzieś tam faktycznie mógł tracić moc, ale jeszcze nie musiał. W zależności jak ambitnie pewnie był jeżdżony, od jakiej temperatury na zewnątrz, jak szybko się dogrzał, zagrzał i tak dalej, no było pewnie wiele czynników. I dlatego raz na jakiś czas tracił moc, filterek czysty, tego akurat nie trzeba było zmieniać. Także standardowe, jakby zazwyczaj. Większość motocykli w tym momencie, które się pojawiają u mnie na serwisie, to jest standardowe ABC w tych sprzętach, czyli właśnie ta święta trójca, jak to nazywam, trzy rzeczy do zrobienia regularnie.